Witam Was bardzo serdecznie na kanale Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź w Elementarzu Baletowym. Tematem dzisiejszego odcinka jest Batman Frappé. Batman Frappé w kolejności ćwiczeń na lekcji występuje po Batman Fondi. Różni się jednak od swojego poprzednika charakterem wykonania. Batman Frappé jest ćwiczeniem ostrym, polegającym na wybijaniu nogi w kierunku w przód, w bok i w tył z położenia sur le coude-pied. Brzmi dość enigmatycznie? Za chwilę moja uczennica Nina zaprezentuje Wam po jednym Batman Frappé w kierunku. Ja następnie omówię ćwiczenie. Drugim wariantem Batman Frappé jest wykonanie tego ćwiczenia na półpalcu nogi opornej. Nina zaprezentuje Wam również tę wersję. Omówię teraz dla Was najważniejsze aspekty tego ćwiczenia. Batman Frappé rozpoczynamy od uniesienia nogi w bok. Następnie położenie sur le coude-pied obejmujące. Przy nieruchomym udzie następuje wybicie nogi w kierunku w przód. Akcent jest na zewnątrz. Następnie odwodzimy udo nogi pracującej w tył i coude-pied obejmujące. Pamiętamy o tym, że w Batman Frappé dwie nogi pracują na silnym en dehors. Nie możemy zrzucić nogi pracującej w silne wykręcenie, natomiast zapomnieć o nodze opornej, bo wówczas pojawią się spore błędy. Następnie z coude-pied obejmującego otwieramy nogę w bok. Coude-pied z tyłu i otwieramy nogę w bok. Batman Frappé do boku, jak sami zauważyliście, udo jest cały czas na jednej linii. Podebranie nogi na położenie sur le coude-pied odbywa się przez zgięcie nogi w stawie kolanowym. Następnie Batman Frappé w tył, z coude-pied z tyłu i hop! I jeszcze raz poproszę. Tak. Tutaj pamiętać należy o tym, że nogę z położenia coude-pied z tyłu trzeba dać za siebie, tak? Czyli palce naprzeciwko pięty. Przy zamykaniu nogi na coude-pied bardzo silnie pracujemy pośladkiem i kolanem na odwodzenie tej nogi. A następnie wybicie jest z powrotem w tył i hop! I opuszczamy nóżkę do piątej. Najczęstsze błędy pojawiające się w tym ćwiczeniu to właśnie zła praca uda, czyli podwyższanie go lub obniżanie, niewykręcanie obu nóg naraz oraz bardzo częste rozluźnianie stopy pracującej w momencie przyprowadzania jej na położenie sur le coude-pied. Stopa ta lubi przygiąć się w stawie skokowym. Nina, proszę Cię, zaprezentuj takie jedno złe Batman Frappé, na przykład z boku w bok. W momencie, kiedy trzymamy nóżkę do boku, to teraz pojawia się błąd taki, że ta stopa się przykurcza lub też rozluźnia i przychodzi nie na prawidłowe położenie sur le coude-pied, tylko na taką imitującą formę. Następnie wybicie do boku i dwa. Błędem, o którym często mówimy, jest również to, że w tym synkopowym tempie, czyli dość szybkim i zwartym, noga idzie z takim akcentem na zewnątrz, że kolano wręcz wciskamy do środka. Otwarcie tej nogi nie może odbywać się z takim natężeniem siły, ponieważ jest to punkt pierwszy niezdrowe. Punkt drugi, nie o to w tym ćwiczeniu chodzi. Chodzi o to, żeby noga w pełnej świadomości doprostowywała się w wybranym kierunku. To już tyle na dzisiaj. Dziękuję, że zajrzeliście na nasz kanał i wytrwaliście z nami do końca. Do zobaczenia następnym razem.